nami Państwa gości jest dzisiaj pan Bogdan Puksta, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, jak zwykle, przekażemy najświeższe informacje dotyczące biznesu polonijnego tutaj w Chicago. A może zaczęlibyśmy od podsumowania tych wydarzeń, które się odbyły już za nami Taste of Polonia, a również w ubiegły piątek było takie ważne spotkanie dosyć dotyczące Polonii również, a mianowicie została ulica Milwaukee została oznaczona tablicą korytarz dziedzictwa polskiego. No i moje pytanie w związku z tym, czy ma to jakieś przełożenie na biznes, czy nie wiem, czy takie oznakowanie, które jest no chyba ważne, no bo tutaj dotyczy Polonii, czy będzie przyciągało w jakiś sposób biznes nie tylko polonijny, ale być może i amerykański w tamtą część miasta? Tak, oczywiście to już nie pierwszy raz mieliśmy do czynienia z taką celebracją tego, że Milwaukee Avenue już od jakiegoś czasu jest dzięki zagłosowaniu przez legislaturę stanu Illinois korytarzem dziedzictwa polskiego. Pierwsze tego typu wydarzenia to była konferencja prasowa, jeszcze zdaje się w połowie ubiegłego roku, która odbyła się w Muzeum Polskim przy 984 North Milwaukee Avenue. To właśnie Polsko-Amerykańska Izba Handlowa razem z Muzeum Polskim jak gdyby przyklasnęła temu pomysłowi wówczas już, który wyszedł, no takim ojcem chrzestnym można powiedzieć tego pomysłu jest komisarz Daniel Pogorzelski, znany wszystkim z telewizji Paul Vision, ale również z jego działalności społecznej. Więc gdy taki pomysł padł na legislaturze stanu Illinois, nie tylko przyklasnęliśmy temu, ale również ja i również przedstawiciel Muzeum Polskiego uczestniczyliśmy w specjalnej sesji Parlamentu Stanowego poświęconej tematowi, jak gdyby potwierdzając to, że to jest bardzo ważne i będzie dla nas pomocne. A gdy przynajmniej ja wypowiadałem się na temat, dlaczego to będzie pomocne i jest ważne, to wtedy już mówiłem, no co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, z turystycznego punktu widzenia. Takie oznakowanie, no to nie tylko fakt, że w kilku miejscach wzdłuż Milwaukee Avenue od Niles po centrum Chicago stoją tablice sporej wielkości, mówiące o tym, że to jest korytarz dziedzictwa polskiego, ale również oznacza, że pojawi się w wszelkiego rodzaju przewodnikach ta informacja turystycznych, w wszelkich agencjach rządowych, szczególnie promujących miasto Chicago, promujących stan Illinois i to będzie jedna z atrakcji turystycznych, prawda? Z historycznego punktu widzenia i znaczenia. No i ponieważ ta ulica Milwaukee Avenue nabiera większego znaczenia turystycznego, to jednocześnie będzie jak gdyby możliwa do tego, by ci, którzy promują umiejscowienie biznesów wzdłuż tego korytarza komercyjnego, tego z najważniejszych pewnie, jeśli chodzi o miasto Chicago, będą mieli ułatwione zadanie. To nawet mi się wydaje, no będzie zachętą dla firm polonijnych, czy nawet polskich, zaczynających swoją działalność, czy szukających nowego miejsca, nowej lokacji dla swojego biznesu, ponieważ no jak gdyby z sentymentalnych przyczyn, ale również dlatego, że będzie wzdłuż Milwaukee Avenue więcej pieszych, więcej przejezdnych, którzy również będą chcieli skorzystać być może z usług czy zakupu produktów w sklepach i różnego rodzaju biznesów wzdłuż Milwaukee Avenue. Czyli z takiego punktu widzenia i turystycznego, i biznesowego, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy wzdłuż tego korytarza, to jest bardzo ważne. I to właśnie zauważyli przedstawiciele, no, politycy, którzy mają swoje dystrykty wzdłuż Milwaukee Avenue. W ubiegły piątek głównym organizatorem tego wydarzenia związanego z umieszczeniem tablicy przy
placu Chopina na skrzyżowaniu Milwaukee Avenue i Elston. Głównym organizatorem była dzielnicowa older person, pani Nugent z 39. Wardy i czy dzielnicy. No i wspomagali ją w tym również posłanka stanowa Lindsay LaPointe, której dystrykt ociera się o Milwaukee Avenue w dużym stopniu. Wspomagał ją w tym senator Robert Martwick, którego senatorski dystrykt stanu Illinois również to duża część wzdłuż Milwaukee Avenue. No i byli przedstawiciele innych agencji, był przedstawiciel konsulatu generalnego Rzeczpospolitej. Cieszy nas, że konsulat zwraca na to uwagę i być może pomoże zapromować Milwaukee Avenue i w Polsce również. A do tego, by więcej turystów odwiedzało to historycznie bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o Polonię, rozwój Polonii i dzieje Polonii w mieście Chicago od 150 już lat. Sięgnijmy pamięcią do jeszcze wcześniejszego wydarzenia, mianowicie do Taste of Polonia, które się odbyło na początku września. Tam wspólnie byliśmy na miejscu i wspólnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. Panie Bogdanie, tak z perspektywy czasu teraz, jakby pan podsumował tegoroczną edycję festiwalu Taste of Polonia z no, takiego biznesowego punktu widzenia, ale też może tak od siebie, jak się panu prywatnie podobało? Tak, z biznesowego punktu widzenia, to mi się wydaje, najlepsze podsumowanie będzie zrobione przez Copernicus Foundation, Fundację Kopernikowska, dla której to główne wydarzenie w roku. Z tego, co po sąsiedzku zauważyłem, po minach pracowników Copernicus Center, Fundacji Kopernikowskiej, są zadowoleni, czyli na pewno pod względem biznesowym się opłaciło, ale również pod względem promocji i szczególnie kultury polskiej, Polonii, łączenia Polonii. Bardzo mi się podoba to, że ten festiwal nie jest takim zamkniętym po polsku i dla ludzi polskiego pochodzenia tylko i wyłącznie, tylko jest taki otwarty na to, by polską kulturę i z Polonią łączyły się inne nacje i ten tak zwany główny nurt amerykański i mieszkańcy innych dzielnic Chicago. Więc pod tym względem, z tego co zauważyliśmy, obserwując Taste of Polonia tegoroczny, było bardzo dobrze, może nawet lepiej niż w ubiegłym roku. Dla mnie osobiście to było niezłe fizyczne takie ćwiczenie, wysiłek przez 4 dni. Nie cały czas, ale sporo godzin przy stoisku Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Próbowałem nawiązać jak najwięcej nowych znajomości. Próbowałem łączyć się ponownie z tymi, którzy no może już nas znają, ale chętnie korzystali z okazji do tego, żeby zapytać co nowego i nawet zapozować do zdjęć. A przypomnijmy, jaka była pogoda, że tak naprawdę żar lał się z nieba. No właśnie mówię, tak, że to z jednej strony to może lepsza była taka pogoda niż taka, która jest dzisiaj, bo jest deszczowo, ale była bardzo gorąca atmosfera pod każdym względem podczas tegorocznego Taste of Polonia. To już za nami. Bawiliśmy się bardzo fajnie, było koncerty, pyszne jedzenie, no i spotkania z ciekawymi ludźmi. No to teraz może skupimy się na tym, co przed nami, bo są wydarzenia, na które chciałby Pan i Polish American Chamber of Commerce zaprosić widzów. Tak, już no, pojutrze tych, którzy zainteresowani są networkingiem takim międzynarodowym, polecam zwrócić uwagę na informacje na temat European Professionals Network. To takie wydarzenie, które promujemy wspólnie z 11 innymi izbami, które działają w mieście Chicago, a związane są z krajami Unii Europejskiej. Pojutrze, czyli 13 września, prawda? 13 września, tak. I tym razem ono nie odbędzie się w centrum miasta, tylko w takim obiekcie związanym z niemiecką dzielnicą w Lincoln Square, zdaje się, skrzyżowanie Lawrence Avenue i Western.
Także dla tych, którzy mieszkają na północnych przedmieściach, w północnej części Chicago, to dogodniejsza jeszcze lokacja niż centrum miasta, biorąc pod uwagę te ciągłe roboty na autostradzie Kennedy. My jako organizacja zorganizujemy pod koniec miesiąca, 28 września, własne wydarzenie networkingowe, na które będziemy chcieli szczególnie zaprosić tych, których poznaliśmy podczas Taste of Polonia po raz pierwszy, no ale wszyscy członkowie i wszyscy ze środowiska, szczególnie polonijnego biznesu, będziemy zapraszali do tego, by uczestniczyć w tym. To spotkanie zorganizujemy w aneksie, tak żeby ci, których spotkaliśmy podczas Taste of Polonia, mieli łatwą orientację w dotarciu do tego miejsca w aneksie w Copernicus Center. Szczegóły już wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej pod adresem polishamericanchamber.org. No i zachęcam do tego, by odwiedzać naszą stronę od czasu do czasu, ponieważ tam nie codziennie, ale prawie codziennie są świeże informacje o wydarzeniach, które szczególnie z punktu widzenia środowiska biznesowego polecamy. No i skoro mowa o tym środowisku biznesowym, to chciałbym zwrócić uwagę tych, którzy związani są z sektorem budowlanym i realnościowym, na to, że bardzo ciekawa impreza odbędzie się 11 i 12 października w McCormick Place, czyli w tym jednym z największych na świecie obiektów wystawienniczo-konferencyjnych. To będzie duże wydarzenie na międzynarodową skalę. Na pewno większość wystawiających się firm budowlanych, architektonicznych i innych z otoczenia tego sektora będzie z Midwestu, z okolic Chicago, ale z tego co wiem, będą firmy z innych stanów również, no i z zagranicy. Będzie też okazja do tego, by spotkać osoby reprezentujące sektor budowlany i otoczenie tego sektora z Polski. Wiem, że na pewno będzie delegacja, którą organizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH, szczególnie jej biuro chicagowskie. No i również w związku z promocją, którą myśmy zrobili jako Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, wiem, że kilka firm z Polski właśnie zwróciło na to uwagę i już potwierdziło swój udział. Także będzie okazja do tego, by spotkać i być może nawiązać współpracę. My jako organizacja wykorzystujemy to wydarzenie do tego, by zorganizować taką imprezę towarzyszącą, jak gdyby. Zrobimy ponownie sesję w porze lunchowej, dokładnie 12 października, wspólnie właśnie z PAIH-em, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz International Trade Club of Chicago. Sesję lunchową poświęconą odbudowie Ukrainy, tym razem nie taką ogólną, jak zrobiliśmy to kilka miesięcy temu, ale związaną najbardziej z sektorem właśnie budowlanym. I tu już wiem, że również co najmniej dwóch będzie uczestników panelu ekspertów z Polski, no i kilku również z tej strony Atlantyku. Więcej informacji i szczegółów na ten temat już wkrótce na naszej stronie internetowej, a również ci, którzy są na naszej liście e-mailowej, otrzymają te informacje drogą mailową. Jeśli ktoś nie jest na naszej liście jeszcze, to zachęcam do tego, by dołączyć, bo chętnie kontaktujemy się tą drogą względnie często. Kończąc już, jak zwykle zachęcamy do tego, aby poszczegóły dzwonić albo pisać już bezpośrednio do Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, tak jak pan powiedział, poprzez stronę internetową znajdziemy kontakt, poprzez Facebook, poprzez Instagram chętnie udzielacie informacji, jak również być może zastanowić się, czy nie warto wstąpić, zostać członkiem Polish American Chamber of Commerce, także jak najbardziej zachęcamy, bo są z tego spore korzyści. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za garść najświeższych informacji biznesowych. Ja również dziękuję.